Halo, halo. No, słychać mnie? Siema, Mateusz. Cześć, tylko ja ci od razu zaznaczam, że ja w szatni jestem po treningu. Ja nie wiem o co chodzi, bo zobaczyłem dopiero story. Okej, słuchaj, mam do ciebie stary, może inaczej, no. Wprowadzę cię w sytuację. No. Pytałem się Alana Kwiecińskiego o ciebie. No. Generalnie może, jakie są twoje relacje z Alanem Kwiecińskim? Może w tym momencie, może w ten sposób. No kurwa, wszyscy wiedzą, że nie są za dobre. No co, no szuka głośnych fal, chciałby się na mnie wybić, no to tam łazi i gada o mnie wywiada. Kurwa, przestań, proszę cię. Ja nie chcę absolutnie na twoje... Wstyd by było się wybijać na tobie, nie? To potem mnie zaczepiałeś. Tylko stul gębę ci tak powiem grzecznie, naprawdę. Powiem ci grzecznie stul gębę i nie obrażaj innych, kurde, zawodników, nie? Bo daleko ci na przykład do mnie, czy do pająka, nie? To ty mnie zacząłeś obrażać. Łopie, bo jak zacząłeś, kurwa, gadać, że wszystkich zgasisz 7-7, no to jest, kurwa, wielka ujma dla mnie, dla Gamu, czy dla Piotrka, nie? Ale ja zawsze mówię o frikach, Piotrek to jedno, bo jego szanuję. Ale nie zawsze, bo od jakiegoś, nie wiem, raz chyba odpowiedziałeś to, że wszystkich gasisz i że tam są obsrani, czy nie wiem. Jak to on powiedział, szczochy, że to są szczochy. To niech wypierdala na sportową galę i te słowa to kieruję do ciebie konkretnie. No. Nie wiem, ty się zacząłeś mnie czepiać w wywiadach bez powodu z dnia na dzień. Aha. No, a tak nie było? Proszę ciebie, ja ostatnio cię na hajpie zaczepiłem cię no. I powiedziałem do ciebie, kapiszonie, przestań się kurwa napinać przed tymi kamerami i tak dalej, bo nie zgasi wszystkich 7-7 i ty do mnie, to jest takim skurzonym głosem, ale czemu tak do mnie mówisz, a potem zacząłeś kurwa swoją jazdę przed kamerami. Powiedziałeś do mnie chamstwo. Ty, potem znowu zacząłeś przed kamerami kurwa fisiować, a najpierw byłeś obstrany, kurwa, jak żeśmy się spotkali bez kamer. Ja byłem obstrany, przecież ja się do ciebie cofnąłem. No to zobaczymy na konferencji, zobaczymy, czy będziesz taki mądry na konferencji. Zobaczymy, chłopie, jak ja cię widziałem w każdym miejscu, kurwa, na dyskotece i tak dalej, to zawsze miałem no to zobaczymy, plany. Ty. Zawsze mogę się z tą bo ja nie potrzebuję atencji przed kamerami, wiesz? Ja nie potrzebuję atencji przed kamerami, a ty widocznie potrzebujesz. Na wywiadzie o tobie powiedziałem, jak już obejrzysz raz ten wywiad, postałeś. Zobaczymy na żywo. Może. Wtedy będzie hejtera. Dużo kamer i zobaczymy, czy będziesz taki, kurde, mocny, tak samo. Nie, kurwa, ze Stany będę człowieków polskich. Zawsze jak dobrze, cię widzę, to dobrze. Spróbam sobie nosem. No właśnie tak się zachowujesz, jak mnie widzisz, że lejesz po nagawkach. Ja? Co ty no tak ty. Podaj jeden przykład, gdzie kurwa. No jak ktoś do mnie powiedział głupotę, to kurwa, kurwa cofnąłem, że ja się do ciebie, bo do mnie powiedziałeś głupotę, to od razu się cofnąłem, żeby ci w łeb wyjebać. Dobrze, że się uspokoiłeś. Kurwa. Od razu ci wykurwił, jakbyś sobie głupi. Dobra, będziesz miał okazję w niedzielę, będziesz miał okazję, żeby mi wyjebać w łeb. Ja nie wiem, czy wiesz, że mam kontrakt, także nie mogę kurwa ci jebnąć na jakichś konferencjach. Ale czemu nie możesz? Nachylę ci się nawet. No bo mam tak kurwa w kontrakcie i co myślisz, że... Przestań gadać, kurwa, proszę cię. Łamiesz stoły, kurwa. Nie wiem, jak do mnie podlecisz i będziesz miał problem, to od razu kontrakt. Dobra, zobaczymy w niedzielę. Do zobaczenia. No, zobaczymy. Do zobaczenia. No, do zobaczenia. Jeszcze, Amadi. Halo, halo. Słucham cię. Amadi, bo jeszcze właśnie Alan powiedział... Okej, bo myślałem, żeby wody. Z banka, czy to? Alan nawiązał też do do twojego klubu, konkretnie do właśnie trenera Mirka. No, że wszyscy gdzieś tam jesteście podobni, nie? Że lubicie aktywnie działać w mediach na zasadzie takich kontrowersji i tak dalej. Jak to skomentujesz? Znaczy, zacznijmy może od mojej osoby. Ja Alana nigdy nie zaczepiałem, nawet go kiedyś kurwa chwaliłem i tak dalej. Po prostu z dnia na dzień zaczął mieć do mnie problem, jak znokautowałem Polaka. Może dlatego, że trenują razem w klubie. Nie wiem dlaczego zaczął mieć do mnie problem. Ja do niego problemu nie miałem. Na dziś dzień mamy oboje do siebie, okej, w porządku. A jeśli chodzi, czemu się czepia mojego klubu i Mirka, nie wiem. To są dwa kluby, które od lat ze sobą konkurują. No nie wiem, w sumie wielu bardzo dobrych zawodników wyszło spod skrzydła Mirka, którzy trenują na przykład też na dziś dzień u niego w klubie, jak choćby Marian Żółkowski i tak dalej, i tak dalej. No. Nie wiem, no co mam ci powiedzieć i jak tutaj bronić Mirka, bo nie słyszałem tych słów. Bardziej mógłbym cię odnieść, jakbym to obejrzał, wiesz. Mm-hmm. No ale nie wiem, no jak nadepnął Mirkowi na odcisk, no to myślę, że trzeba tylko czekać, aż Mirek nadepnie teraz jemu, a jestem pewny, że nie, może mu się odpowiedź nie spodobać. Jak standardowo, jak najeżdża na cały mój klub. To nie będę zdziwiony, jak kurde i teraz tak samo pociśnie, więc mówię, no. No tak jak mówię, no to też jest jakiś tam konflikt klubów i
No ja nie wiem, jak mam się wypowiedzieć i odnieść do tego. Czyli gdzieś tam podsumowując ten telefon, jak mam zorganizować ochronę, która będzie rozdzielać ciebie i Alana dystansem. Tak, ja ci powiedziałem, jeśli on podejdzie do mnie i cokolwiek przekroczy moją przestrzeń osobistą, to ja się odpalam i tyle. A jak nie, no to nie, no bo przecież kurwa nie jesteśmy zwierzętami. Każdy, pomimo że tam widuję regularnie ludzi, z którymi mam konflikty, to się nie bijemy, bo każdy ma od czegoś te kontrakty i po coś ten regulamin cały jest, tak? Mhm. Jest takie coś w tym kontakcie? No wiadomo, nie? Ja tego nie doczytałem. Żeby zawodnicy nie, to nie, wiedziałem, nie bili się poza ale przed galą. No przed galą, bo nie chcemy, żebyś... Ile tam czasu jest? 60, a to wiem, 60 dni jest. No, ale no, to jest na galach, żeby się innych nie bili. No ale że między sobą... A to, że między sobą tam się... Ale no wiadomo, zależy nam na tym, żeby nikomu nie stało się krzywda. Wiadomo, że zmienić zdanie. Okej, ale to wpadłem na fajny pomysł, mianowicie no. Będziecie mieli okazję pogadać na żywo na najbliższej konferencji, bo część Alan Kwieciński, Piotr Pająk zestawię po prostu. To zmienił się ten? Z Haribo z tym. Jeszcze raz? Wyjeździliśmy wyżej, czy jak? Nie, nie, to jest, znaczy inaczej, to jest konferencja i części są bez znaczenia. Ja starym... On lubi dymy, wie. Ja kocham dymy i kurwa, bycie rubą! Ja dymy. Tak. Nie wiem, róbcie co chcecie, no ja możemy trochę pocyrkować, no. Bo tutaj właśnie, ty Amadis, Haribo, niekoniecznie gdzieś tam, moim zadaniem jest zrobić tak, żeby medialnie sobie to fajnie żyło, żeby były emocje, a to jest fajne, bo to jest autentyczne między tobą i Alanem i jak ty z Haribo niezbyt podymisz, no to zawsze będzie Alan. No dobra, ja już tam wymyślę, żeby was tam dobrze podkręcić. A ty kurwa, jesteś dobry. No dobra. Kocham no, dobrą materię. No dobra, ty dobrze. Trzymaj się, bo jesteś w szatni. Trzymajcie się. Pozdrów trenerów i trzymaj się.